Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, kochani widzowie. Dzisiaj witam się z Wami, jak każdego w zasadzie wieczoru od kilku lat. Prowadzimy każdego dnia emisję na żywo, można powiedzieć na żywo. Oczywiście te nagrania są wcześniej realizowane, przygotowywane do tego, aby o 20 wystartować, ale jak wiecie, od paru lat o 20 zawsze Studio VTV nadaje, co też dosyć należy do rzadkości, przynajmniej w innych stacjach, i staramy się utrzymać tę renomę, tę markę. A dzisiaj ogromna przyjemność, bo spotkanie z moim gościem, jest nim osoba jasnowidząca, człowiek, który stawia tarota, ale nie tylko tarota. Będziemy dzisiaj rozmawiać trochę na temat inkarnacji, na temat konsekwencji naszych wcieleń, o tym, co można wyczytać z numerologii. Wszystko to, czym on zajmuje się na co dzień. Michał Ławniczak jest moim Państwa gościem. Witam Cię, Michał. Witam Ciebie, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszy dzień. I już od jakiegoś czasu pojawiasz się u nas w Studio VTV. Nawet nie pamiętam, kiedy to było po raz pierwszy. Trzy lata temu. Jakiś czas temu, już to było dawno. Widzowie też zdążyli Cię poznać. To z tą rozpoznawalnością to nie jest u Ciebie trudno, bo w zasadzie już jak tu przyszedłeś do nas, to już byłeś znany tutaj we Wrocławiu. Dosyć młody, jasnowidzący. A mimo wszystko wiek nie tutaj nie szkodzi niczemu. Dzisiaj porozmawiamy o karmie, taki zaproponowany temat. Czym właściwie jest karma i jak to się ma do Twojej pracy? To znaczy, ja na wstępie zacznę w ten sposób, że karma to jest temat, który dotyczy wszystkich. Dzisiaj będę chciał porozmawiać więcej o karmie tak zwanej sytuacyjnej, ogólnej i takiej rodzinnej, bo tych karm myślę sobie, że jest sporo, na zasadzie jak ją zrównoważyć, bo ja wyznaję szkołę, że nie można oczyścić karmy, tak? Karma to równa się doświadczenie, możemy je zrównoważyć. Czyli co zrobiłeś, to musisz odpłacić. Tak, dokładnie. To tak jakbyś wymazał, że wczoraj poszedłeś do sklepu spożywczego, a przecież jakbyś potrąciłeś tego, to wymazał, okay, i potrąciłeś kogoś. Tak. I tak musisz ponieść z tego konsekwencje. Możesz tylko zrównoważyć, przepracować to, przeduchowić, jak ja mówię to, i przetransformować. Tak samo jak z różnymi karmami w podświadomości, ale o tym może kiedy indziej, bo karma jest dosyć takim dla mnie tematem zawiłym. To jest tak, że część sobie zdaje sprawę, że jesteśmy w kole karmicznym, a część po prostu, jeżeli się proponuje rozmowę o takich tematach, patrzy na człowieka jako jakiegoś kosmitę, UFO, więc jakby nasze trudności, poczynania, plusy i minusy danej sytuacji, czy ogólnie życia, czy ogólnie tego partnera albo tej partnerki, biorą się z poprzednich żyć, z poprzednich wcieleń. To, co zasiałeś, musisz zebrać. Wiadomo, zasiałeś owoce, zasiałeś ziarna, musisz zbierać plony tych ziaren. Oczywiście, lepiej zbierać plony takie dobre, nie? Plon to oczywiście, bo jak dobrym. Mówię, że karma też jest bardzo dobra, dlatego ja nie profiluję, znaczy nawet nie można, ale nie profiluję oczyszczanie karmy, bo możemy sobie czyścić dobre strony, czyli jak na przykład mieliśmy karmę biedę długo i rodzi mi się w tym cieleniu, żeby doznać bogactwa, to ja, jeżeli byśmy oczyścili tą karmę, to co? Zabrałby się nam potencjał bogactwa. Ja się nad jedną rzeczą zastanawiam, bo wydaje mi się, to nie wiem, czy mi potwierdzisz, czy zaprzeczysz, że to nie jest tak, że my się, kurczę, gdzieś tam rodzimy po tych czasach takich złych, bo wszystkie rzeczy robiliśmy w życiu i kradliśmy, i byliśmy może świętymi, no świętymi to w przenośni świętymi, ale robiliśmy różne rzeczy i wydaje mi się, poprawnie jeżeli się mylę, że to nie jest tak, że ja narobiłem tam jakiegoś dziadostwa i teraz się rodzę i całe życie jest pozamiatane. To wcale tak nie jest. Powiedzmy, w moim odczuciu, tak jak ja to myślę, spłacam jakieś czyny, spotykam różnych ludzi, z którymi reguluję rachunki, ale jeżeli sobie oczyszczę, tak jak mówisz, karmę, to karmę, którą mogę tak naprawdę spłacić w ciągu 2 lat, prawda? Czyli rodzę się, mam, nie wiem, do 20 roku życia przechlastane, ale potem życie mi przyniesie same sukcesy, bo będę zbierał plony. Jak sobie oczyścisz tą złą karmę, to możesz sobie właśnie oczyścić też tą dobrą. O tym mówisz.
Tak, czyli zawsze mówisz o torcie, który ma kilka podstaw, warstw. Zanim po prostu warstw. Dokładnie. I zanim dojdziesz do tego kremu, który zjesz, musisz, prawda, zrobić ten tort, te warstwy, wszystko wymodelować. I owszem, karma nas formuje, karma jest procesem pracy, duchowości i etapów dojrzewania rozwoju. Życiowego rozwoju, tak? Więc jakby to jest tak, że ciężkie doświadczenia nas uczą pokory. Ja bym powiedział, że generalnie życie nas uczy pokory i rok do roku nie jest równy. To tak jakby tarotowo porównać, ten głupiec idzie mak przez maga, tak. Przez kapłankę, przez cesarzową, aż w końcu świat, czyli uwolnienie, odpuszczenie, jak to się mówi, ten eter, czy wolność karmiczna, tak? To jest tak, że poprzez hipnozę, poprzez wgląd w kroniki wszechświata, akaszy, możemy wiele tematów przejść, przepracować na zasadzie zrównoważenia, a nie oczyścimy. Jasne. Bo jeżeli podchodzimy do tego, że jesteśmy źródłem i nasz początek był kilkaset, kilka tysięcy, bądź nawet kilka milionów lat temu, bo tak naprawdę jesteśmy i będziemy nieskończonością duszy, to podchodzimy do tego, że ta karma się zbiera. I karmę rozumiemy jako złą, ale karma jest też bardzo dobra. Karmą są nasze umiejętności. Aktywacja, tyle się teraz mówi o aktywacji karmy, nie? Aktywacji po prostu wszystkich nabytych umiejętności wcześniej. Uwolnienie. Czy ja bym usuwał karmę? Nie usuwałbym. Po pierwsze, że są osoby, które owszem usuwają, oczyszczają karmę. Po pierwsze, według mnie, bo ja nie jestem oświecony i nie mogę mówić o wszystkim, ja mówię tylko z mojej perspektywy pracy już długoletniej, że karmę się nie da oczyścić, a plus tego, jeżeli ja widzę, ile za przeproszeniem osoby płacą za takie oczyszczenie karm, to ja postrzegam to tylko jako biznes. Biznes po prostu. To jest tak, że jak dostrzegam już te śluby założone w poprzednich wcieleniach, to można to odwołać. Tak samo jak dzisiaj małżeństwo się hajta za przeproszeniem i chce wziąć rozwód. To się rozwodzi, ten ślub jest nieczynny, a jeżeli oni się kłócą, mają separację i nie rozwodzą się, bo jakoś tak łatwiej, a nie żyją ze sobą, dalej są jakoś złączeni. To te śluby można odwołać z poprzednich wcieleń, które stanowią blokadę w tym życiu. Ja takie rzeczy również sprawdzam i podaję procedury, co zrobić. Natomiast zawsze to ta dusza, ten człowiek musi to zrobić, nie ja. W pierwszej kolejności. Chyba że jest takie nawarstwienie problemów, że klient przychodzi do mnie, bo już nie daje rady z tym, co ja mu powiedziałem, i potem oczyszczamy i jest zmiana, tak? No dobra, Michał, ty jesteś zwolennikiem zrównoważenia. Zrównoważenia karmicznego, tak, dokładnie. Czyli działania w taki sposób, aby zneutralizować skutki, nie wymazać ich całkowicie. Znaczy inaczej, jeżeli chirurg skalpelem wycina, no, to ja podaję znieczulenie na całe życie. Czyli ta dana osoba przechodzi dalej tą karmę, ale przez ścieżkę rozwoju duchowego, ewolucję i zrozumienie, inaczej na to patrzy i wzrasta. Jak na to patrzeć? Ktoś ma, nie wiem, zrobił coś komuś w poprzednim wcieleniu i w tym wcieleniu odcina mu nogi. Jak taka osoba ma to zaakceptować? No, to jest młody człowiek, powiedzmy, chce być piękny, bogaty, chce mieć fajną rodzinę. No i jak Michał załatwia, że ma znieczulenie daje? No to znieczulenie przede wszystkim znieczuleniem jest rozwój duchowy. Przede wszystkim jakby dużo medytacji, sama informacja, że to się nie wzięło dlatego, że po prostu ślepy los tak chciał, tylko po prostu spłaca długi. No, chce nogi. No nie wszystko możemy mieć w życiu. Trzeba też popatrzeć na to w taki sposób, słuchaj, że można oczywiście opowiadać bajki, można oczywiście o karmie mówić, że oczyszczę cię i z dnia na dzień będzie lepiej, natomiast życie jest życiem i później taka osoba bez nóg i z góry ilustrowana, bo przysłowiowo wiadomo, że to nie jest możliwe. Ktoś mu obiecał, że za kilka lat odrosną nogi, ale potem za kilka lat jest rozczarowanie, bo jednak te nogi nie odrosły, czy jednak te zęby nie odrosły, tak. Tylko trzeba będzie sobie albo wstawić implanty, albo już sztuczną szczękę, tak? Taki lakoniczny przykład, ale
Wiecie Państwo, o co chodzi. Słuchaj, wiesz, bo to co też powiedzieć, ta karma potrafi być dobrą rzeczą. Często, i my sobie cały czas każdego dnia przecież pracujemy na to, często są piękni ludzie, piękne kobiety, przystojni mężczyźni. Gdzieś tam, powiedzmy, się przychodzimy i nieraz gdzieś tam patrzy, o, jaka piękna kobieta, jaki piękny mężczyzna. Czemu my tacy nie jesteśmy piękni, prawda? No i powiedz mi, czy takie, nie wiem, bo to nawet nie jest kwestia zazdrości, ale przecież te osoby prawdopodobnie odebrały sobie gdzieś tam karmę, rodząc się w takiej, a nie innej rodzinie, genetycznie i zdrowi, i piękni, więc trudno zazdrościć, w cudzysłowie zazdrościć, ale trudno patrzeć z taką lekką nutą właśnie zazdrości na kogoś, kto sobie na to zasłużył. Więc nawet my, jeżeli czegoś nie posiadamy i nie mamy takich gwałtownych zmian w naszym życiu, nie tracimy tych nóg, nie tracimy, nie wiem, pracy, nie zarabiamy nagle milionów też, prawda? Tylko wiedziemy normalne życie z lekkimi wzlotami, upadkami, to zastanówmy się nad tym, co jest w naszej głowie, żebyśmy nie zazdrościli na przykład tym, co zarabiają duże pieniądze, ale muszą włożyć sporo pracy. Czy to prawda, że my sobie przecież tak nawet w drobiazgach robimy te, składamy na te karmę w przyszłych wcieleniach? Tak, przede wszystkim jakby starajmy się robić wszystko po głębokim przemyśleniu. Starajmy się być po prostu dobrymi ludźmi i po prostu robić dobre uczynki, bo ktoś by powiedział, że ukradnę to, zrobię to, tak, oplotkuję kogoś, obrobię za przeproszeniem komuś cztery litery i nic z tego nie będę miał, pójdę i koniec. Bo się uda. Natomiast duchowy człowiek, który jest na ścieżce rozwoju duchowego, powie, że no co z tego, że nie będę świadomy już tego tak w 100% w następnym cieleniu, bo nie wiadomo, czy będę świadomy ezoteryki i wiedzy mistycznej, czy będę zwykłym budowlańcem, tak, ale w tym wcieleniu, co mi szkodzi zrobić dobrze, co mi szkodzi zrobić lepiej, co mi szkodzi zrobić dobry uczynek, nie? Okay. Więc sama świadomość tego, że spłacamy lekcje i taka osoba, której możemy zrobić tak albo tak, trafia się nam też karmicznie. Nie ma przypadku, tak naprawdę codziennie spotykam mnóstwo znajomości karmicznych, no mniej lub bardziej, bo te bardziej znaczą, grają skrzypce w naszym życiu, a te mniej po prostu gdzieś tam mówią dzień dobry, do widzenia, po prostu załatwiają nam coś. Życie to jest trochę taki Matrix, nie w tym złym stopniu, nie w tym złym znaczeniu, ale dobrym, na zasadzie, że jesteśmy tutaj, bo jesteśmy konsekwencją naszych poprzednich działań. I jeżeli zrozumiemy, że to, co dzisiaj robimy, to czy potraktujemy panią Z ładnie, czy nieładnie, jest przede wszystkim tu i teraz dla nas dobro mnoży dobro, tu i teraz, ale w następnym wcieleniu na każdej innej planecie, gęstości, czy nawet na Ziemi będzie nam po prostu lepiej, bo będziemy zrównoważeni, chociaż jeżeli chodzi o tą panią Z, tak? Dokładnie, czyli jakby mamy mniej balastu na plecach. Widzisz? Tak. I już to obciążenie mija. Tak, widzisz, to co powiedziałeś, to fajna sprawa, że warto w życiu oczyszczać, równoważyć może. Nie oczyszczać, czyli nie zdejmować, usuwać, ale oczyszczać, spłacać dług karmiczny wobec innych ludzi. Ja się, wiesz, zastanawiam, bo ty zajmujesz się zarówno numerologią, jak i jasnowidzeniem. Czego można się dowiedzieć w życiu od ciebie na temat reinkarnacji, na temat karmy, jak ktoś do ciebie przychodzi? Przede wszystkim przychodzą do mnie osoby, które chcą się dowiedzieć, kocha, nie kocha, jakie będzie zdrowie, kiedy osiągnie fortunę, kiedy będzie miał dobrą predyspozycję na zrobienie fajnego biznesu, ale przychodzą też ludzie, którzy chcą poznać te poprzednie wcielenie, chcą odczytu tych kronik, chcą po prostu poukładać, posegmentować to, co ma wpływ na obecne życie w poprzednich życiach, w poprzednich wcieleniach. Ja to robię, owszem, natomiast ja się nie skupiam na pracy dla ego, tylko robię wszystko, żeby objaśnić konkretny problem. Bo dana osoba do mnie przychodzi, ma 100 problemów, 100 pytań, 100 dylematów. I teraz tak, każdy z tych dylematów może dotyczyć innego wcielenia. Pokaże mi się inna sytuacja, inna przestrzeń, inne obrazki w tarocie, czy w intuicji, czy jako jasnowidzący. I ważne to jest też tak, że wydarzenia wydarzeniami, ale na pewnych polach, na przykład 17 września czy 18 września,
przychodzi do nas inna sytuacja i nas kwantowość karmiczna ściąga w inne rejony, w inne przemyślenia. To jest tak, że czasowo nam się włączają programy i karmy. Nie tylko wydarzeniowo, ale też czasowo co innego przerabiamy, więc temat jest bardzo szeroki. Taki szeroki, dlatego ja mówię zawsze o precyzji, skonkretyzowaniu pytania, bo wtedy ja skondensuję to, co zobaczę, nie? To co wiesz, powiedziałeś, że my w tym wcieleniu możemy spotkać różne osoby, często z innych wcieleń, ale nie ze wszystkimi przerabiamy w danym życiu pewną rzecz, tak? My bierzemy po kolei różne spłaty, tak? I albo je oczyszczamy, tak jak mówisz, albo okazuje się, że to się przesuwa na kolejne wcielenia. I tak mi się wydaje, nie wiem, popraw mnie też, jeżeli się mylę, że powiedzmy w tym życiu ja mogę spłacać albo mogę odgrywać jakieś dla mnie znaczenie, relacja z osobą, nie wiem, z XII wieku na przykład. To nie jest tak, że spłacam, prawda, z poprzedniego wcielenia, z drugiej wojny na przykład, tylko sprzed setek lat, nie? Ale nie? Przede wszystkim bardzo rzadko mi się pokazują. Ostatnio miałam taką sytuację, w tym roku dwie tylko takie sytuacje, że pokazały mi się osoby, które reinkarnowały w Auschwitz, obozach Auschwitz. I pierwszy raz w mojej 15-letniej karierze trafiły się dwie osoby, które ja zobaczyłem tak współcześnie, bo ja do mnie dusze trafiają najczęściej i pokazują mi się te wcielenia z XIV-XVII wieku, no XVIII, czyli powiedzmy nie było telewizorów jeszcze wtedy, nie było telefonów. Nie było tej wiedzy, którą mamy dziś. Dokładnie, a jednak takie dwie sytuacje mi się pokazywały i ja się zastanawiam dlaczego i odpowiedziałam sobie na pytanie. Do mnie po prostu przyjdą takie osoby, które mają przyjść, bo ja uważam, że z każdym klientem albo jestem karmicznie związany i albo będę. Zobacz, ile osób w Polsce, na świecie zajmuje się tarotem, esoteryką, a każda osoba ma swój target ludzi, klientów, osób, do których chce i może przemawiać. No tak. Sprawdzeni. Tak zwani sprawdzeni. Sprawdzeni bądź trafiają nawet po przypadku, bo ktoś im powiedział, prawda? Tak więc zwane. To nie jest tak, że oczywiście, jeżeli taka osoba się pokaże u ciebie czy gdzieś medialnie, ściąga większe prawdopodobieństwo ściągnięcia ludzi kompatybilnych ze sobą, ale to jest. Tu nie ma takiej opcji jak przesiew. Jak masz sklep spożywczy, że ci wejdzie pani, bo chce kupić pomidory. Owszem, ta pani może do ciebie zagadać, okazać się twoją koleżanką na lata i to wtedy będzie znajomość karmiczna, tak? Ale mówimy też o temacie rozszerzeń karmicznych, co też bym chciał poruszyć. Rozszerzeń, czyli spojrzenia na karmę jako indywidualnego człowieka i sytuacji życiowo. Czyli powiedzmy, ja jestem niecierpliwy życiowo i ja mam ciągle przez pryzmat 100, 200, 300 ludzi całe życie od momentu dziecka do teraz, podejrzewam, że do późnej starości, przerabiać Michałka, który jest niecierpliwy, Michałka, który gdzieś tam ciągle nogami, że tak powiem, przebiera, bo chciałbym już teraz tego efektu, już teraz tego, co mi zostało przepowiedziane, pokazane w kartach, a ja tego nie mam i tak strasznie cierpię. Jest. I po prostu ja wiem, że to jest karma zbiorcza na zasadzie, całe życie mi to będzie pokazywane, dopóki tego nie przerobię, nie w tym życiu. Jasne. Dobrze, to o tym rozszerzeniu jeszcze powiemy. Ja mam do ciebie takie pytanie, bo to myślę, że będzie wielu widzów interesować, bo o ile my tam spłacamy różne karmy, czy tam w ogóle doświadczamy tych różnych relacji, w tamtym przecież było tak, w tym jest raz pod wozem, raz na wozie, tak mówiąc kolokwialnie, ale zdarza się też, już nieważne, wiesz, czy to jest karmiczna relacja, czy niekarmiczna, ale przychodzi taki moment, że w naszym życiu osoby, które może były przyjaciółmi, nagle trach, coś się dzieje, tak jak zespoły się rozpadają, stajemy się wrogami. Co zrobić, słuchaj, będąc świadomym człowiekiem, aby jeżeli nawet spłaciłem coś tam z poprzedniego wcielenia, to co zrobić, żeby nie nawiązać kolejnej więzi karmicznej na następne lata? Co zrobić? Bo wiesz, to dla mnie jest istotne. Jeżeli, nie wiem, mam jakiś związek, który zakończył się, małżeństwo zakończyło się separacją, rozwodem, albo konflikt dwóch przyjaciół, którzy już nie są i nie będą nigdy przyjaciółmi, co zrobić, aby nie wiązać się na kolejne wcielenia? Czy można to zrobić?
Przede wszystkim, wiesz, to jest tak, że są rytuały separacyjne, to jest już cząstka okultyzmu, a nie duchowości. Chociaż ja kiedyś będę chciał wziąć tablicę i po swojemu to wszystko na wizji przedstawić na zasadzie rysunkowym, w sensie, gdzie jest okultyzm, gdzie jest esoteryka, tarot, a gdzie jest duchowość, bo to jest taki rysunek jajka, tak? Duchowość jest jajkiem, a w środku się zajmuje małe jajko, okultyzm. Mhm. Gdzieś to widziałem kiedyś na Instastory. I co ja miałam powiedzieć? Mówimy o tym oczyszczeniu. O tym zespole twoim chciałam powiedzieć, na zasadzie, który się rozpadł. Że moim? Nie twoim, ale powiedziałeś. Okay. Dokładnie. Czyli miało tak być. Czyli podejść do tego, że spłaciliście już jakąś swoją karmę, rozpadliście się, bo tak miało być. Każdy miał iść w swoją stronę. Mm-hmm. Na przykład często jest tak, że zespoły, bo jest błędy, na przykład zespoły się rozpadają i każdy robi karierę. Ale, pięć tam czuła, a jeden... Wiesz, są te emocje, powiedzmy. Zespół się rozpadł, oni jeszcze istnieją, solówką robią, tak jak mówisz. Tak. Ale jest złość i zawiść, przepraszam. Ale ja jeszcze zaraz powiem o złości i zawiści, bo chcę powiedzieć, że na przykład pięć osób zrobi solówkę z nich, a jeden się wybije, że będzie dokładnie maestro, nie? Poziom na 20-30 lat gwiazda. Reszta po prostu kasę otrzymuje z tego, tak? Czyli jest jakiś efekt materialny, ale chcieliby być tym złotem. Tak, chcieliby wszyscy być w lepszym momencie. I teraz tak, jak sobie zradzić z tym? Właśnie, jeżeli przyszedłbyś do mnie, pan Y, pani Z, pani S, to po prostu ja bym powiedział, skąd to wynikło, że to jest karma. I teraz osoba świadoma zrozumie, osoba nieświadoma nie zrozumie i odejdzie od stołu za przeproszeniem pusta informacyjnie, bo nie przerobiła nic. Mm-hmm. I teraz tak, ja mógłbym, jak ja to lubię mówić, klonować, mówić, uskuteczniać psychoterapię, tylko że to nie o to chodzi, tak? Jest prosta informacja. Ja zawsze klientom, osobom mówię, że ja daję konkretną informację. Nie jestem psychoterapeutą, po pierwsze z wykształcenia, po drugie z zamiłowania. No ale ludzie oczekują od nas, po prostu osób się tym zajmujących terapii, a niektórzy przyjmują informacje i po prostu ja widzę po moich stałych klientach, jak dojrzewają, jak rosną, jak wiesz. No, swego rodzaju terapia też to jest. No. Terapia, innego rodzaju. Aczkolwiek wiesz, to jest tak, że ktoś ma problemy i nie oczekuje, że problem może leżeć w karmie, tylko że ja mu podam ziemskie jakieś, jak ja to mówię, abstrakcyjne problemy, a po pierwsze ja mówię, że no nie, bo ja się nie sprzedam dlatego, żeby po prostu mówić jakieś banialuki, a po drugie, jeżeli uważasz, że karma się nie... jego nie dotyczy i w ogóle nie było czegoś takiego jak reinkarnacja, to po co przyszedłeś do takiej osoby, która miała ci otworzyć horyzont, a nie miałeś po wizycie ze mną stwierdzić, że on jest jakiś nienormalny, na zasadzie kosmita, nie? Jasne. Słuchaj, chciałbym, abyśmy na zakończenie omówili trochę temat związany z magią, taką, no magią, tak? Można było tak powiedzieć? Magią, czarostwem, ezoteryką, tak naprawdę magią jest życia, życie to magia. Mhm. Więc tak naprawdę magią, powiedzmy. Ochroną, tak. Mhm. No to jak można zastosować, co zastosować, żeby lepiej to życie. Przede wszystkim ostatnio pracuję z energią kamieni. Okay. Czyli ta litoterapia, czyli znowu mi się włączył jakiś taki program, który muszę. Spotkałem osoby ostatnio, które mnie na tą litoterapię nakręciły. I generalnie co? Taki prosty myk na... to nawet mam w kieszeni, po prostu zawsze obsydian. Obsydian, który jest kamieniem. Teraz też masz w kieszeni? Tak. No to pokaż. W portfelu mam, do którego się trzeba dogrzebać. Ale tutaj? Tutaj, ale nie będziemy tych pieniędzy wyjmować, grosików, nie? No dobrze, co z tym obsydianem? Obsydiany to są kamienie ściśle ochronne i ja go zaprogramowałem na mój kamień ochronny mocą kwantową, mocą podświadomą. Tak samo jak krystał górski doładowuje, kwalce dymne oczyszczają, wyprowadzają, wprowadzają energię, ale jest bioenergoterapia, jest reiki,
jest palenie świec. Tak naprawdę do mnie ludzie przychodzą i otrzymują każdy inny talizman, amulet, w sensie to, co mi się pokaże, bo dla jednego kamień będzie dobry, a dla ciebie zobaczę, że kamień będzie niedobry. Dla ciebie będzie dobra reiki, wgląd w kroniki akaszy, które ci coś pokażą i nawiązanie kontakt z tymi twoimi wyższymi opiekunami duchowymi. I to będzie twoim talizmanem. Tak. To wszystko zależy od właśnie wcieleń, reinkarnacji, twojej zdobytej wiedzy, umiejętności nawiązywania kontaktów z tą drugą stroną. Mhm. Dla jednego kamień, dla drugiego zioła, typu ochronne, typu szałwia biała, talizmany luniczne. Czyli to są swego rodzaju ochrony takie magiczne, tak? Może to nazwać? Tak, ale droga ewolucji danego człowieka, każdy człowiek jest inny, mhm, i do każdego człowieka trzeba podejść indywidualnie. Mhm. No dla niektórych pomoże rytuał kąpieli z solą, dla niektórych peeling z soli, a dla niektórych kamienie, dla niektórych reiki, dla niektórych uziemianie się, chodzenie boso stopami po ziemi. Reiki mówiłeś, tak? Reiki, różne są te bioterapie. Okay. Dla niektórych systemy Bacha, dla niektórych kontakt z olejkami eterycznymi, dla niektórych systemy Bacha. Co to są? Systemy Bacha, czyli wąchanie olejków roślinnych, które wpływają na twoją aurę, bo ty sobie kwantowo wyobrażasz wtedy taką mgłę, która ciebie otacza, nie? Kurczę, ale dużo tego jest wszystkiego. Jak dużo, dlatego mówię, że ja uznaję taką szkołę, że ja widzę u ludzi, co by najlepiej zadziałało. Okay. Natomiast do mnie ostatnio przemówiły kamienie, a za oknem przypadł okaże się, że zrobię sobie symbol reiki, albo zrobię sobie jakiś inny system energetyczny. Jasne. Który będzie mnie chronił. To jest tak, że niektórzy stosują duże tablice mineralne na zasadzie, jak pracują z klientem, to uziemiają się, stają na tej tablicy, na przykład z kryształu górskiego, tak? Taka tablica z kryształu górskiego z Himalajów, czy tam z innych wykopalisk, 30 tysięcy, ale to jest taka jego oaza, gdzie wchodzi i się oczyszcza i ściąga ten kwalc wszystkiego problemy, ale to jest tak, że może stanąć na kwalce, może stanąć na ziemię i po prostu sobie to samo wyobrazić. No, temat jest czasami bardzo potrzeba głębszego oczyszczenia, odwołania ślubów, tak, czystości, samotności, bo na przykład ktoś ma paręnaście tych związków, ale nie ułożył sobie życia, nie zrealizował się jako matka, ojciec i po prostu szuka tego piątego brakującego elementu. No to się czasami trzeba oczyścić. To spotka w kolejnym wcieleniu. No, ale chcę spotkać w tym cieniu i się okazuje, że ma szereg blokad. Ale nikt nie może mieć wszystkiego. Tak jak ten, który nie ma. Tak. Drodzy Państwo, Michał Ławniczek, moim Państwa gościem, człowiek, który od wielu, wielu lat zajmuje się, jest profesjonalistą w tym temacie, więc odsyłamy Państwa na stronę internetową Michał Jasnowic z Wrocławia, ale oczywiście kontakt też do siebie, mam nadzieję, że podasz tutaj. Tak, to stronka internetowa, to jest www.jasnowiczwroclaw.pl. A mój telefon, tylko że preferuję kontakt SMS-owy, bo często słyszycie Państwo zajęty numer, to jest 665-780-040. Mhm. No myślę, że moglibyśmy jeszcze tutaj tak długo na ten temat rozmawiać. Bo temat jest szeroki. Bardzo. Ja, drodzy Państwo, zachęcam Was do tego, abyście również komentowali temat dzisiejszej rozmowy, czyli reinkarnacja, karma, o co moglibyśmy zapytać tutaj w kolejnym odcinku Michała. Pewnie będzie inny temat przewodni, ale kto wie, czy nie wrócimy do tego. Może również pojawi się Jarosław Filipek. Może też uda się zrobić jakieś spotkanie tu we Wrocławiu z Tobą, gdyby były osoby chętne. Jeżeli chodzi o jakieś kursy, warsztaty, to w jakiej tematyce czujesz się najlepiej? W tematyce generalnie numerologii, ale to będziemy pracować indywidualnie na portretach osób i też osób znanych, bo to też najprościej się odnieść na przykład do tego, jaki jest osoba taka, czy taka, czy taka, zobaczyć i taka burza mózgów, no oczywiście tarot.
No i myślę, że to dwie dziedziny, bo nie lubię kursów jasnowidzenia, bo uważam, że albo ktoś się z tym rodzi i rozwija to po swojemu karmicznie, bo tak miało być, albo genealogicznie. Nie uznaję czegoś takiego osobiście, może za 15 lat stwierdzę, że to uznaję. Nie mów nigdy. Ale na razie numerologia ta też, proszę Państwa, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to umówmy się, że wpisujcie się w komentarzach, przeanalizuję, przemyślę, ale ja mówię, zawsze u mnie jest na spontanie, czyli nie będzie programu, tylko spotkamy się i będzie burza mózgów. Tu we Wrocławiu. Wasza data urodzenia plus ewentualnie całe na przykład kilka godzin pytań do mnie. Ale dzisiaj też w ogóle takie spotkania odbywają się online, więc ja nie widzę tutaj chyba przeszkód, żeby na przykład wspólnie z Jarosławem Filipkiem, który też się pasjonuje numerologią, zresztą tak, wspólnie. Wiecie, znacie, żeby wspólnie coś takiego zrobić, prawda? Różne metody, różne techniki obliczania i tutaj pod kątem karmicznym, więc jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to dzwońcie, piszcie do mojego gościa Michała, a myślę, że zorganizujecie wspólnie z Jarkiem takie spotkanie. No myślę, że można coś takiego fajnego zacelebrować, nie? Takie jakby nawet spotkanie, nie kurs, nie warsztaty, ale właśnie takie spotkanie. Nieoficjalne. No bardziej lub mniej oficjalne, prawda, bo też można się spotkać przy okazji jakichś festiwali organizowanych tak przez was, tak? Można. Ale nie trzeba, bo ja mówię, że zawsze takie warsztaty na 50-60 osób to nie mój żywioł, ja pracuję indywidualnie, ale nigdy nie mów nigdy, także proszę pisać w komentarzach, jeżeli będą Państwo zainteresowani, a my na pewno, ja postaram się tym razem czytać komentarze. Mój żywioł to kilkaset osób, albo nawet milion, no ale to jeszcze... No bo ty słuchaj, ty jesteś dziennikarzem i po prostu ciebie to w jakiś tam sposób ładuje, tak? No może coś w tym jest, wiesz, no. A są osoby takie jak ja, introwertyczne, zamknięte. A ja też jestem introwertyk, ale rzeczywiście chciałbym kiedyś doczekać, no bardziej to tak mi się ze śpiewaniem kojarzy, taki milion ludzi. Stadion. To jest moje największe chyba marzenie, żeby w tym wcieleniu jeszcze chociażby nawet jako dziadek bezzębny. No bezzębny to nie. Może się uda, drodzy Państwo. Michał Awniczak był moim Państwa gościem. Zachęcam Państwa do kontaktu. Myślę, że jeżeli macie jakieś dylematy, stoicie przed jakimiś zapytaniami, to skontaktujcie się z Michałem. Na pewno czy to numerologią, jasnowidzeniem, czy kartami tarota pomoże Wam odpowiedzieć na pytania, które Wam nurtują. Dziękuję Ci bardzo, Michał. Ja również dziękuję Państwu, dziękuję Tobie i do zobaczenia.